Dobry, witam Państwa w siedzibie firmy Komarch. Mam okazję spotkać się po publikacji wyników kwartalnych za pierwszy kwartał 2016 roku. Publikacja miała miejsce wczoraj, a dzisiaj będziemy mogli omówić sobie wyniki finansowe osiągnięte przez grupę i tradycyjnie odpowiedzieć na Państwa pytania, wszystkie inne kwestie, które Państwa interesują, a są związane z naszą firmą. Dzisiaj nietypowo mamy okazję spotykać się w budynku SSR6, czyli tym nowym budynku, który był oddany do użytkowania w zeszłym roku, nie w naszej siedzibie głównej, tylko właśnie w tak zwanym bridge'u. Wizualizacja przynajmniej dla osób obecnych tutaj w Krakowie jest dostępna. Ten budynek to jest nasze centrum technologiczne. Tutaj mają miejsce pracy inżynierowie, którzy zajmują się pracami badawczo-rozwojowymi, ale także produkcyjnymi związanymi z sprzętem komputerowym, sprzętem elektronicznym, z internetem rzeczy, z telemedycyną, z tą naszą nową częścią działalności, którą od kilku lat intensywnie rozwijamy. Przechodząc do programu naszego dzisiejszego spotkania, omówimy wyniki finansowe, jak kształtowała się struktura sprzedaży, jakie są trendy. Już po pierwszym kwartale pewnie możemy mieć jakieś obserwacje dotyczące całego roku. Jak kształtowało się zatrudnienie, jakie inwestycje grupa Komarch prowadzi i planuje rozpocząć w kolejnych okresach. I kilka słów podsumowania, co najważniejszego wydarzyło się w pierwszym kwartale 2016 roku. Zaczniemy od wyników finansowych. Podsumowanie widzimy na załączonym slajdzie. Jak Państwo widzicie, przychody grupy Komarch były nieco niższe w pierwszym kwartale 2016 roku, jeśli porównamy je do pierwszego kwartału 2015. Ten spadek nie był duży, 1,5%, mniej więcej 1,3%. Niżej niż w 2015 roku. Większe spadki widzimy w przypadku rentowności, zarówno operacyjnej, jak i netto. Przy czym nadal to są dobre wartości. To są wyniki bardzo zadowalające, jak na różne zjawiska, które mają miejsce obecnie w naszej działalności, czy też działalności firm informatycznych. O tym za chwilę. Patrząc na same liczby, widzimy, że wynik operacyjny wyniósł ponad 12 milionów złotych. W zeszłym roku było to prawie 19. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Komarch S.A. w bieżącym roku 7 200 000 złotych mniej więcej. W zeszłym roku 18 800 000 złotych. Patrząc w takiej dłuższej perspektywie na nasze przychody ze sprzedaży, to widzimy, że one rosły w wszystkich poprzednich latach w pierwszym kwartale. W tym momencie mamy stabilizację na takim poziomie, jaki był w poprzednim roku. Natomiast znaczne zmiany zaszły w strukturze tych przychodów ze sprzedaży. O tym będę za chwilę opowiadał. Dużo trudniej było uzyskać takie przychody ze sprzedaży, jak tu Państwo widzicie w tym roku, niż w roku poprzednim, ze względu na dwa ważne wydarzenia czy zjawiska dotyczące sektora publicznego i telekomunikacyjnego, które wspierały nasze przychody w pierwszym kwartale roku 2015. W roku 2016 roku takich efektów nie mieliśmy. Wynik operacyjny, tutaj widać, że ten wynik, który mieliśmy w pierwszym kwartale 2016 roku, jest całkiem dobry. Jest to drugi największy wynik pierwszego kwartału w ostatnich latach. Jak Państwo widzicie, ten pierwszy kwartał to zazwyczaj był taki średnio udany, lata 2012-2013 w okolicach zero, potem już bardziej dodatni w 2014. No i w zeszłym roku rzeczywiście był to wybitnie udany pierwszy kwartał. Teraz wróciliśmy do takich bardziej standardowych poziomów. Nadal to jest bardzo dobry poziom wyniku operacyjnego, mimo że niższy niż w roku 2015 po pierwszym kwartale. Jeśli powiększymy sobie wynik operacyjny o amortyzację, którą grupa Komarch wykazuje, to widzimy, że ta EBITDA jest na dosyć wysokim poziomie. To było mniej więcej 28 milionów złotych, wprawdzie poniżej tego, co było w roku 2015, możliwe do zaobserwowania, ale jednak znacznie powyżej wartości, które wykazywaliśmy w latach poprzednich. To jest dla nas satysfakcjonujący poziom, pozwala ze spokojem myśleć o tych planach inwestycyjnych, które mamy, a także rozważać kolejne. Wynik netto, tutaj już jest duża różnica. Wynik netto w roku 2015 przekracza 18 milionów złotych, tutaj mamy niecałe 8 i to jest wynik wyższy niż te lata poprzednie, 2012, 2014, ale oczywiście poniżej roku 2015. Tutaj kilka dodatkowych też efektów, no już poza tymi, które na operacyjnym poziomie obserwowaliśmy, na poziomie netto również występowały. To jest między innymi uwzględnienie wyników naszej jednostki stowarzyszonej nowej, przejętej pod koniec trzeciego kwartału 2015 roku, czyli Thanks Again. Mamy tu też wsparcie od strony instrumentów pochodnych, czyli wyceny instrumentów pochodnych, która akurat dobrze się kształtowała w pierwszym kwartale 2016 roku. O tym jeszcze szczegółowo za chwilę opowiem.
Rentowność operacyjna spadła oczywiście, mieliśmy przychody niewiele niższe niż w roku poprzednim, a wynik operacyjny zauważalnie niższy, co oznacza, że rentowność operacyjna kształtowała się na poziomie około 5%. W zeszłym roku mieliśmy prawie 7,5-8%, jest to oczywiście niżej, natomiast lepiej niż standardowo w pierwszych kwartałach w latach poprzednich. Rentowność netto, kształt podobny co do zasady, bardziej strome są może te przebiegi tutaj. Rentowność netto 3%, niżej niż w pierwszym kwartale roku 2015. Przechodząc do przepływów pieniężnych, one bardziej kompleksowo pokazują to, co w firmie się działo. Struktura tych przepływów pieniężnych, tego cash flow jest w zasadzie standardowa dla pierwszego kwartału każdego roku. Przede wszystkim mamy wtedy duże uwolnienie środków z kapitału obrotowego. Jest to naturalny efekt związany z tym, że grupa w czwartym kwartale każdego roku ma duże przychody ze sprzedaży, sporo fakturuje, ten stan należności na koniec roku jest najwyższy w trakcie całego roku właśnie. I potem w pierwszym kwartale zazwyczaj zamieniają się one w szybszym lub wolniejszym tempie na pieniądze. Tutaj widzieliśmy 23 miliony złotych ponad uwolnione właśnie ze zmian w kapitale obrotowym. Działalność operacyjna dodatnia, amortyzacja, czyli 8 plus 16 plus 23 to źródła finansowania naszej działalności w tym okresie i wykorzystaliśmy je tak jak zazwyczaj, czyli mieliśmy inwestycje w nieruchomości. To był, można powiedzieć, taki kwartał, gdzie nie było ich bardzo dużo. Mieliśmy w tym okresie dwie inwestycje. Jedna to jest kontynuowana inwestycja w Łodzi. Budujemy tam budynek biurowy, poniżej 4 milionów nakładów inwestycyjnych ponieśliśmy na ten cel. A druga część, 3 800 tysięcy mniej więcej, to jest nakład inwestycyjny związany z zakupem gruntu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jak Państwo wiecie, Grupa Komarz rozwija się tutaj w Krakowie, na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego i dokupiliśmy grunt o obszarze mniej więcej 1,3 hektara. Transakcja ma miejsce w pierwszym kwartale, nakład inwestycyjny około 3 800 tysięcy. To jest inwestycja długoterminowa, taki bank ziemi na cele przyszłych inwestycji Grupy Komarch, jeśli będą one w kolejnych latach potrzebne, to mamy zapewnione miejsce, gdzie możemy je zrealizować. Zakup środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych to są po części zwykłe środki trwałe typu komputery, serwery, macierze dyskowe związane z naszą podstawową działalnością, też zakup sprzętu pod projekty, jakie prowadzimy dla naszych klientów. Płatność za udziały w podmiocie stowarzyszonym to jest niewielka część, a może istotna, to nie jest żadna nowa inwestycja, to jest kolejna rata płatności za przejęcie udziałów Thanks Again. Tam płatność nie była jednorazowa, była rozłożona na mniej więcej rok. Będą jeszcze płatności w drugim i trzecim kwartale związane z tą transakcją, mniej więcej na takim poziomie, jaki tu Państwo widzieliście. Działalność finansowa to jest różnica między spłatami rat kredytowych, a zaciągnięciem nowych kredytów związanych chociażby z inwestycją w Łodzi. Jak Państwo widzicie, tym razem spłat było więcej niż zaciągnięcie nowych kredytów, w związku z tym tutaj mamy ujemną działalność. Oczywiście odsetki też tutaj dochodzą. Podatek dochodowy ponad 9 milionów złotych, to jest podatek zapłacony przez te nasze spółki, które mają rentowną działalność. To jest spółka oczywiście w Polsce, spółka niemiecka, spółki niemieckie, czy też spółka w Stanach Zjednoczonych, one płacą podatek dochodowy. W efekcie zmiana stanu gotówki dodatnia, przyrost środków pieniężnych o 17 milionów złotych w pierwszym kwartale. Porozmawiamy teraz o trendach sprzedaży, w tym co się działo w naszym biznesie. Na takim bardzo globalnym poziomie, jeśli spojrzymy na nasze segmenty działalności, czy informatycznej, medycznej, sportowej, inwestycyjnej, to tutaj bardzo dużych zmian nie było. IT nadal oczywiście jest decydującym segmentem naszej działalności, przede wszystkim tym grupa się zajmuje, pozostałe działalności mają znaczenie mniejsze. Lekki przyrost w segmencie sportowym, również medycznym, inwestycje mają niewielkie znaczenie. Tak naprawdę ta działalność inwestycyjna jest wyższa, większa niż na tym obrazku jest to widoczne, przy czym ona jest prowadzona głównie na potrzeby grupy Komar, czyli te inwestycje typu deweloperskiego, tak jak na przykład w Łodzi, one są dosyć znacznych rozmiarów, natomiast one są wykorzystywane na potrzeby grupy Komar, stąd też w danych skonsolidowanych nie są widoczne. Przechodząc na bardziej szczegółowy opis już struktury przychodu ze sprzedaży, widzimy, że były spore zmiany, jeśli chodzi o segmenty naszej działalności. One są zgodne z tym, co prezentowaliśmy już w kwartałach poprzednich, zwłaszcza pod koniec roku. Tak jak wszyscy się spodziewaliśmy, no, sektor publiczny, spory spadek, to jest myślę taka najbardziej istotna informacja, która tutaj jest widoczna. Mamy ponad połowę niższe przychody ze sprzedaży niż to było w pierwszym kwartale 2015 roku. I
To jest zjawisko, którego oczekiwaliśmy. W pierwszym kwartale i też w drugim kwartale 2015 roku mieliśmy spore przychody ze sprzedaży sektora publicznego, sporo projektów kończyło się, jeszcze finansowanych z tej poprzedniej perspektywy środków unijnych. Mieliśmy spore dostawy wyrobów gotowych też dla klientów z tego sektora. Teraz pierwszy kwartał był bardzo ubogi pod tym względem. Nie było praktycznie sprzedaży wyrobów gotowych. Inne projekty również bardzo niewielkim zakresie prowadziliśmy i to była duża luka, która była do przewidzenia także w pierwszym kwartale, czy też w ogóle w najbliższych jeszcze kwartałach będzie występowała. Szczególnie te spadki będą widoczne w pierwszym i drugim kwartale, dlatego że baza jest dosyć wysoka, a aktualny biznes niezbyt intensywny. Tym niemniej nadal podtrzymujemy przekonanie, że w kolejnych kwartałach tutaj powinniśmy zaobserwować poprawę stopniową tej sytuacji w miarę uruchamiania przetargów, uruchamiania kolejnych środków. Z nowej perspektywy unijnej to powinno ulec poprawie. Druga istotna zmiana to mamy spadek w telekomunikacji, mediach, IT, a to jest akurat proste do wytłumaczenia. Podstawowy biznes wzrósł, spadek wynika z tego, że w pierwszym kwartale 2015 roku mieliśmy spore dostawy oprogramowania obcego do jednego z klientów telekomunikacyjnych polskich akurat. To było ponad 20 milionów złotych. W tym kwartale w ogóle takich dostaw nie realizowaliśmy. To tych 20 milionów nie widać w Q1 2016, natomiast na pozostałej części biznesu telekomunikacyjnego były przyrosty, w związku z tym ta różnica nie jest aż tak bardzo znaczna. To jest efekt jednorazowy, można powiedzieć. Mamy trzy obszary, gdzie rośliśmy z różnych powodów. Handel i usługi, finanse i bankowość, przemysł utilities. Zaczynając od tego ostatniego, przemysł utilities to jest efekt zwiększenia przychodów do sprzedaży naszych do jednego z koncernów energetycznych w Polsce. Tam mamy zwiększony rzeczywiście wolumen usług, które aktualnie świadczymy. Ten kontrakt jest ograniczony w czasie, także przez jakiś jeszcze czas będzie nas tutaj wspierał te przychody ze sprzedaży. Potem sytuacja w tym sektorze będzie uzależniona od pozyskania nowego biznesu. Handel i usługi to jest efekt stabilnego wzrostu pozyskania kontraktów w latach poprzednich. Tak wielokrotnie podkreślaliśmy, przychody z tego segmentu, z tego sektora biznesowego mają charakter bardzo długoterminowy. To, że my wykazujemy wzrost przychodów ze sprzedaży, jest pochodną pozyskania kontraktów 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu. Coraz większą część tych kontraktów w fazie takiego utrzymania czy operacji prowadzimy. To jest naturalne źródło wzrostu, będzie kontynuowane zapewne w kolejnych okresach. Finanse i bankowość. Tu mieliśmy akurat kilka takich w średniej wielkości projektów zakończonych w pierwszym kwartale. Także na rynkach zagranicznych spowodowało to przyrost przychodów ze sprzedaży. W kolejnych okresach, w najbliższych kwartałach pewnie takiej dynamiki nie należałoby tutaj oczekiwać. Sytuacja w sektorach związanych z systemami ERP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w Niemczech, tu stabilna. W Polsce to jak zwykle mamy stabilny rozwój, kilkuprocentowe wzrosty. W Niemczech akurat były trochę niższe te przychody ze sprzedaży, ale ogólnie można powiedzieć, że to jest ten segment, który bardzo stabilnie się zachowuje w naszej grupie. Przychody z medycyny znacznie spadły, przy czym z niewielkiego poziomu, jaki był w pierwszym kwartale 2015 roku. Tutaj zapewne pierwsze dwa kwartały, ten pierwszy już widać, drugi pewnie też, będą uboższe niż pierwsza połowa roku 2015. W zeszłym roku zakończyliśmy realizację sporej ilości przychodów w segmencie medycznym. Widzieli Państwo znaczne przyrosty przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza w czwartym kwartale. Ogólnie tamten rok był bardzo udany, poprzedni rok był bardzo udany dla sektora medycznego. Teraz tych projektów jest mniej. To jest podobna sytuacja jak w segmencie, w sektorze publicznym. Z czasem te nowe projekty zaczną dochodzić, zaczniemy realizować je, fakturować i wykazywać przychody ze sprzedaży. W najbliższych dwóch kwartałach tych wzrostów zapewne nie będzie. Pozostałe to jest działalność głównie sportowa naszego klubu sportowego Krakowia. Wzrosła, nie ma ona dużego znaczenia dla całokształtu działalności Grupy Comarch. Tutaj dobrze widać te efekty, o których mówiłem w sektorze publicznym. Brak sprzedaży wyrobów gotowych i w sektorze telekomunikacyjnym, brak sprzedaży oprogramowania firm trzecich, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, czy w pierwszym kwartale roku poprzedniego. Jak widzimy, rozwiązania firm trzecich w roku 2015, w pierwszym kwartale to było ponad 40 milionów złotych, teraz tylko 14, czyli znaczny spadek. Wyroby gotowe, które kwalifikujemy do tej części własnej, że tak powiem, też znacznie zmalały. Będzie to bardziej widoczne na kolejnym slajdzie. To jak Państwo widzicie, Grupa Comarch usługami stoi. Obecnie w pierwszym kwartale 2016 roku to było prawie 81% wszystkich przychodów ze sprzedaży.
software własny, tam też mieliśmy wzrosty, przy czym nie aż tak duże jak na usługach, to jest około 13,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy Komarch. Rok temu to było około 11,3%. Duży spadek widać na software obcym, to jest właśnie efekt tej dużej dostawy w Q1 2015. Software obcy to było aż 10% w roku poprzednim, teraz mamy tylko 1,3% i podobnie hardware własny, spora sprzedaż w roku 2015 w pierwszym kwartale, teraz śladowa, nie całkiem zero, ale znacznie niższa niż w roku poprzednim. To były ważne efekty, ważne zjawiska, które w pierwszym kwartale odcisnęły piętno na kształcie tych struktur, na kształcie struktury przychodów ze sprzedaży grupy Komarch. A dane liczbowe, które obrazują te same efekty. Sporo zmian w geografii. Naturalną konsekwencją znacznego zmniejszenia się przychodów ze sprzedaży w sektorze publicznym, ale też tej części telekomunikacyjnej, która była związana z rynkiem polskim w pierwszym kwartale 2015, jest zmiana w strukturze geograficznej przychodów ze sprzedaży. Zdecydowanie większa część, bo 60% przychodów ze sprzedaży grupy Komarch, to 61% prawie, pochodziło z rynków zagranicznych, z Polski poniżej 40%. To jest już spora różnica. Przez kilka ładnych lat utrzymywaliśmy się w okolicach pół na pół, mniej więcej wokół 50%. Teraz w pierwszym kwartale w związku z tą słabszą sytuacją w publiku zagranica ma jeszcze większe znaczenie niż do tej pory to było. Jeśli chodzi o rejony świata, tutaj bez większych zmian. Region niemieckojęzyczny, wzrosty 24% obecnie przychodów całkowitych ze sprzedaży, no i rośnie znaczenie tych pozostałych krajów, czyli poza Polską i poza regionem niemieckojęzycznym, prawie 37%. To już jest prawie tyle, co na rynku polskim, można powiedzieć, czyli zagranica sumarycznie 60%, a już same te rynki poza niemieckim też prawie tyle, co w kraju. Sytuacja w tym zakresie tej geograficznej struktury przychodów ze sprzedaży będzie uzależniona od tempa zmian w przychodach sektora publicznego, jakie będziemy pokazywać w kwartałach i w latach też kolejnych. Spory wpływ na wynik grupy Komarch miał poziom kosztów. Te koszty znacząco wzrosły, koszty naszej działalności w pierwszym kwartale 2016 roku były znacznie wyższe niż w pierwszym kwartale roku 2015. To jest konsekwencja znacznego wzrostu skali działalności w roku poprzednim. Jak Państwo zapewne pamiętacie, w roku 2015 grupa Komarch zwiększyła zatrudnienie o ponad 800 osób. Poziom zatrudnienia, czy wielkość zatrudnienia na koniec roku przekroczyła 5000 osób i utrzymała się na tym poziomie w pierwszym kwartale. Nie mieliśmy sporych zmian, to widać, że płasko, prawda, mamy między grudniem a marcem tego roku. Dynamiczne zmiany były w roku 2015, wcześniej też była stabilizacja, ale to oznacza, że począwszy już od pierwszego kwartału, grupa Komarch ma tą znaczną ilość osób zatrudnionych, co za tym idzie też koszty tak zwanego payrollu od pierwszego kwartału już w sposób istotny obciążają nasze wyniki. W zeszłym roku nie było to tak liniowo rozłożone. Pierwszy kwartał, drugi tych wzrostów zatrudnienia nie było. Dopiero w trzecim kwartale, zwłaszcza w czwartym, te koszty działalności osiągnęły taki poziom, jak mają obecnie. Teraz przez cały rok będziemy na takim poziomie, co oznacza dodatkowe wyzwania, czyli konieczność pokrycia tych kosztów dodatkowym biznesem, który grupa Komarch pozyskuje i realizuje. Także tym bardziej należy docenić wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2016 roku, mimo tych niekorzystnych zmian biznesowych w niektórych sektorach i mimo zwiększonego poziomu kosztów działalności, całkiem sensowną czy satysfakcjonującą rentowność grupa Komarch pokazała. To miało spory, ten wzrost ilości osób zatrudnionych miało spory wpływ na poziom kosztów wynagrodzeń. To jest ponad 20% wzrostu. Łącznie 23% wzrostu wartości kwartalnego funduszu płac. Jeśli porównamy pierwszy kwartał 2016 do pierwszego kwartału 2015, to te koszty personalne były, czy osobowe były wyższe o 23%. To jest bardzo duży wzrost, który został w znacznej części pokryty nowym biznesem, który grupa Komarch realizuje. Tak jak zwykle ten wzrost jest pochodną zarówno zwiększenia ilości osób zatrudnionych, jak i zwiększenia wynagrodzeń dla obecnych pracowników grupy Komarch. Tu sytuacja się nie zmienia. Rynek pracy w sektorze IT jest dosyć trudnym rynkiem dla pracodawców. Musimy i konkurujemy skutecznie z innymi firmami z branży o pracowników, nie tylko na rynku krakowskim, ale też wszystkich innych krajowych naszych oddziałach czy zagranicznych.
Ta dynamika pewnie będzie wychowywać w dalszej części roku, dlatego że już w trzecim i czwartym kwartale 2015 mieliśmy to większą bazę, natomiast pierwsze dwa kwartały to będzie spora różnica, sporo więcej kosztów działalności, będących pochodną kosztów osobowych, które należy, trzeba pokryć dodatkowym biznesem. To jest ważny efekt, który na wyniki całego roku również ma wpływ i należy go uwzględniać, planując naszą działalność. Ważnym elementem są też inwestycje infrastrukturalne. To był bardzo bogaty kwartał pod tym względem. Rozpoczęliśmy trzy takie znaczące inwestycje. Mówię je po kolei. Rozpoczęliśmy budowę budynku SS7. To jest kolejny budynek biurowy na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. On powstaje tutaj obok. Osoby zgromadzone w studio mogą po naszym spotkaniu zobaczyć dziurę w ziemi. Tak naprawdę jesteśmy na etapie prac fundamentowych. Dobrze stąd widać. Ten budynek będzie dosyć spory, jak na naszą specyfikę. Znajdzie w nim zatrudnienie, myślę, około 2000 pracowników Komarchu. Jest on niezbędny z uwagi na szybki rozwój firmy i chęć, konieczność zapewnienia dobrych warunków pracy dla naszych pracowników. Budynek będzie realizowany w latach 2016-2017. Wartość tej inwestycji to około 70 milionów złotych, nie licząc wartości gruntu. Nakłady inwestycyjne możemy tak założyć, że będą po połowie rozłożone, połowa w tym roku, połowa w roku kolejnym. Rozpoczęliśmy też budowę czy adaptację istniejącego budynku w Lille we Francji. Mamy zamiar wybudować tam data center Komarchu kolejne. Mamy kilka w Polsce, mamy jedno w Niemczech w Dreźnie i jeszcze jedno we Francji właśnie powstaje. Ta inwestycja to jest koszt około między 7-8 milionów euro. Większość prac będzie zrealizowanych zapewne w tym roku, natomiast termin oddania jest zaplanowany na pierwszą połowę roku 2017. To jest też spora inwestycja kwotowo, 25-30 milionów złotych. Kolejna, czyli rozpoczęcie adaptacji naszej hali produkcyjnej, nad którą się właśnie znajdujemy, na potrzeby naszego laboratorium do sprzętu elektronicznego, do internetu rzeczy. Rozpoczęła się również równocześnie z budową budynku SS7. Tutaj okres realizacji już jest znacznie krótszy, bo mamy zamiar w trzecim kwartale tego roku oddać tą hale do użytkowania. Nakłady inwestycyjne też są znacznie niższe, wyniosą w sumie zapewne około kilkunastu milionów złotych. Część z nich to są prace budowlane, ale większa część to jest koszt urządzeń, maszyn, urządzeń, które będzie ta hala wkrótce wyposażona. Kontynuujemy też cały czas budowę budynku biurowego w Łodzi. Tak jak Państwo widzieliście przy okazji slajdu z przepływami pieniężnymi, te nakłady już także w Q1 miały miejsce. Ten budynek planujemy oddać do użytkowania do końca roku. W całości te nakłady inwestycyjne, czyli około 30 milionów złotych, które pozostały, zamkną się w roku 2016. A jak sobie to wszystko podsumujemy, to tak zwany CAPEX, czyli nakłady inwestycyjne, tak infrastrukturalne według naszej definicji, wyniosą między 90 a 100 milionów złotych w tym roku. Do tego jeszcze należy dołożyć inwestycje odtworzeniowe, właśnie sprzęt komputerowy, środki transportu, inne tego typu rzeczy. Sumarycznie to z pewnością przekroczy 100 milionów złotych. Jeśli Państwo zwrócili uwagę na raporty bieżące wysyłane przez spółkę wczoraj, to był nie tylko raport za pierwszy kwartał 2016 roku, ale także projekty uchwał na WZA, czy też w szczególności raport z rekomendacją zarządu odnośnie wypłaty dywidendy. Zarząd rekomendował zatrzymanie zysków wypracowanych w roku 2015 w spółce. Jednym z powodów jest właśnie spory poziom inwestycji infrastrukturalnych, jakie w roku 2016 mamy zamiar prowadzić. Oczywiście one będą finansowane w jakiejś części, znacznej części z długu, finansowanie zewnętrzne, natomiast pewne środki na wkład własny również chcemy przeznaczyć. Niezależnie od inwestycji infrastrukturalnych, Komarch prowadzi jak co roku bardzo dużo inwestycji w rozwój własnych produktów informatycznych. Tam nakłady będą pewnie wyższe niż te 100 milionów złotych i tam już w całości z własnych środków musimy to finansować, chcemy finansować. W związku z tym to był taki drugi element inwestycyjny, już niematerialny, nie infrastrukturalny, tylko informatyczny. To był drugi, jeszcze bardziej istotny powód takiej właśnie, a nie innej rekomendacji zarządu. Kilka słów podsumowania. Tak jak Państwo mieli okazję zobaczyć, mieliśmy bardzo duży wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Jest to kontynuacja tego trendu, który do tej pory od wielu kwartałów spółka czy grupa wykazuje. Spory spadek na rynku krajowym, zgodny z oczekiwaniami. Jest to spowodowane spowolnieniem w sektorze publicznym, 55% to jest spore zmniejszenie.
się przychodów ze sprzedaży. Pochodnym czy pokrewnym segmentem jest w tym momencie sektor medyczny, gdzie też większa część tych przychodów do tej pory pochodziła ze sprzedaży rozwiązań informatycznych do publicznej służby zdrowia. Tu też spore spowolnienie spowodowane tymi samymi czynnikami jak w sektorze publicznym. Natomiast dla odmiany mamy spore wzrosty biznesu czy przychodów ze sprzedaży w innych obszarach, które pozwalają pokryć z nawiązką to, co brakło w sektorze publicznym. Zwłaszcza handel i usługi ma takie trwałe źródła wzrostu i sądzimy, że w kolejnych okresach również będzie dobrze performował. W pierwszym kwartale także sprzedaż do klientów sektora finansowo-bankowego i przemysłowego była na dobrym poziomie. Pierwszy kwartał 2016 roku to była sprzedaż w zasadzie tylko rozwiązań informatycznych grupy Comarch oraz usług związanych z tymi rozwiązaniami. Sprzedaż sprzętu komputerowego, czy to obcego, czy produkcji Comarchu miała niewielką wartość. Podobnie sytuacja kształtowała się w zakresie oprogramowania obcego. Tu mieliśmy spory spadek przychodów ze sprzedaży związany z jednorazową dostawą znacznej wartości w pierwszym kwartale 2015. Istotny wzrost kosztów wynagrodzeń, podkreślałem, to jest bardzo istotne, bo ma wpływ na także kolejne kwartały naszej działalności. Tych pracowników potrzebujemy do realizacji zwiększonej ilości projektów informatycznych, które prowadzimy, natomiast przychody z nich stopniowo, liniowo narastają, a koszty pojawiały się oczywiście od razu. To ma istotny wpływ na naszą działalność, na koszty tej działalności, ale jak Państwo widzieli, mimo tego dużego wzrostu, ponad 20% wyższy fundusz płac, mimo to wynik operacyjny na bardzo dobrym poziomie, jak na pierwszy kwartał. Wielkość zatrudnienia uległa stabilizacji, czyli nie było wzrostu już w pierwszym kwartale. Pewnie w najbliższych okresach również należy oczekiwać takiego stanu rzeczy. W trzecim kwartale będzie miał miejsce program staży studenckich. Wtedy rzeczywiście jakiś przerost może wystąpić. To jest to naturalne, związane z pozyskiwaniem osób z rynku pierwotnego. Natomiast na ten moment nie oczekujemy, nie przewidujemy takiego wzrostu zatrudnienia, jaki miał miejsce w roku poprzednim. Jeśli chodzi o geografię, sami Państwo widzieli, 60% przychodów ze sprzedaży zagranicznej, kraj w tym wypadku znacznie mniej, poniżej 40%. Rozwijają nam się zwłaszcza te rynki, można powiedzieć, nietradycyjne, czyli poza Polską, poza Niemcami. Duża ekspansja w krajach Ameryki Łacińskiej, także w Azji, ale również inne kraje europejskie, czy to Benelux, czy Skandynawia, czy też w sumie też kraje południa Europy powoli zaczynają dołączać. W tych wszystkich miejscach grupa Comarch rozwija swoją działalność i to jest źródło wzrostu na kolejne okresy, tak sądzimy. Rynek jest duży, mamy co na nim sprzedawać, jesteśmy w stanie dostarczać tą usługę. Produkty Comarchu, jakość usług jest doceniana przez coraz większe grono klientów. Dosyć dobrze rozwija nam się taka współpraca globalna z dużymi klientami, nieograniczona tylko do jednego kraju. Współpracujemy z dużymi grupami kapitałowymi w wielu miejscach na świecie. To jest taki model wzrostu, który chcielibyśmy kontynuować także w kolejnych okresach. Ostatni punkt to jest zauważalny wpływ kursów walut na poziom wyniku netto, tylko na operacyjny nie miało to specjalnie dużego wpływu, natomiast na poziomie netto rzeczywiście, jak Państwo wiecie, złotówka osłabiła się w pierwszym kwartale. Grupa Comarch wykorzystała ten fakt do otwarcia swojej pozycji walutowej na kontraktach terminowych, które zabezpieczają przyszłe przepływy pieniężne z naszych kontraktów. No i akurat na dzień bilansowy 31 marca ta wycena była dodatnia, ona podniosła kilka milionów złotych wynik netto. Dla odmiany mieliśmy też efekt ujemny, czyli uwzględnienie metodą praw własności wyniku spółki Tengze Gain w naszym wyniku netto. To było około minus 3 miliony złotych, tamten efekt był plus 4 miliony złotych, można powiedzieć, że to się w tym kwartale akurat zniosło. Natomiast należy mieć to na uwadze, jeśli będziemy myśleć o wynikach netto grupy Comarch w kolejnych kwartałach. Dziękuję za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, proszę o ich zadanie. Zarówno dotyczy to osób z sali zgromadzonych u nas, też internautów, jeśli mają chęć dowiedzenia się bardziej szczegółowych informacji o wynikach Q1, to zapraszam. Mam pytanie, jak wygląda backlog na kolejne kwartały? Te informacje, jak Państwo widzicie, nie ujawniamy, natomiast on uległ względnej poprawie w stosunku do tego, co ostatnio prezentowaliśmy, czyli ta wartość backlogu rośnie, zwłaszcza po pierwszym kwartale 2016 roku. Mieliśmy sporo pozyskanych nowych kontraktów, w tym także tych, które będą realizowane w 2016 roku. Idzie w dobrą stronę, że tak powiem. Czyli taki rok do roku jest wyższy? Tego nie powiedziałem. Jest lepszy niż poprzedni pomiar. Natomiast rok do roku jeszcze troszkę brakuje. Niedużo, ale ta różnica się zmniejszyła w stosunku do ostatniego pomiaru. Dziękuję. Mhm.
Mamy pytanie od internautów. Panie prezesie, pytanie od pana Pawła Szpigiela z domu maklerskiego mBanku. Czy przygotowują się państwo do przetargów dofinansowywanych z rozdania środków unijnych? Jak najbardziej. To jest ten powód, dla którego sądzimy, że sytuacja w sektorze publicznym w kolejnych kwartałach, nie mówię tutaj drugi czy trzeci, tylko najbliższe, natomiast w kolejnych kwartałach sądzimy, że będzie to istotne. Będzie to, przepraszam, sytuacja ulegnie istotnej poprawie właśnie dzięki pozyskaniu nowych kontraktów finansowanych już z tej nowej perspektywy. Teraz jest taki okres przejściowy, dotyka to nie tylko naszej firmy, a też innych firm informatycznych, czy usługowych, czy w ogóle wszystkich zaangażowanych w sektor publiczny. Natomiast z tego, co obserwujemy, no to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Dzieją się pewne procesy, może one są trochę wolniejsze niż to było do tej pory. Jest to związane właśnie z tym tempem uruchamiania nowej perspektywy, też ze zmianami politycznymi, które w Polsce miały miejsce w ostatnim czasie, ale sądzimy, że w perspektywie dwóch, trzech, czterech kwartałów ta sytuacja ulegnie poprawie i Comarch również będzie realizował zwiększoną ilość kontraktów w sektorze publicznym w porównaniu do sytuacji z pierwszego kwartału chociażby. Kolejne pytanie od internautów. Tym razem pan Przemysław Sawala z Banku PKO. Czy istotny wzrost zatrudnienia kosztów osobowych jest podyktowana również szybko rosnącym portfelem zamówień? No, tak, mamy spory portfel zamówień, sporą ilość kontraktów, które pozyskaliśmy do realizacji, ale tak jak już przy okazji poprzednich naszych spotkań czy konferencji podkreślaliśmy, to, że Grupa Comarch podpisuje bardzo dużo nowych umów, nie oznacza, że portfel zamówień na rok bieżący rośnie w równie szybkim tempie. A to wynika z tego długoterminowego charakteru naszych przychodów. Jest sporo pracy do wykonania w najbliższym czasie, w pierwszym roku realizacji takiego kontraktu, a przychody odnosimy przez 3, 4, 5 do 7 lat. Tak jak wspomniałem pewnie już wcześniej na prezentacji, praca jest do wykonania teraz, natomiast przychody będą rozłożone w dłuższym okresie, co powoduje, że nie widać takiego automatycznego 1:1 przełożenia tych kosztów na przychody w najbliższym roku. Natomiast w dłuższym okresie rzeczywiście mamy sporo tych kontraktów, zwłaszcza w sektorze handlowo-usługowym czy telekomunikacyjnym, gdzie jest sporo pracy do wykonania, po to są potrzebni ci nowi pracownicy. Przychody będą stabilnie pojawiły się przez najbliższe lata, właśnie w których będziemy realizować te kontrakty już w fazie może mniej wdrożeniowej, bardziej takiej utrzymaniowej. Kolejne pytanie również od pana Przemysława Sawali odnośnie spółki Thanks Again. Kiedy Comarch oczekuje osiągnięcia break-even tego projektu? Ten rok, czyli 2016, jest takim rokiem wdrażania nowych rozwiązań, nie tylko informatycznych, ale też biznesowych. Dla przypomnienia, istotą tej transakcji była chęć przetestowania przez Comarch działalności w zakresie nie tylko dostawy technologii, rozwiązań informatycznych dla firm lojalnościowych, ale także działalności operacyjnej w zakresie funkcjonowania czy operowania takimi programami. My dajemy technologię, dajemy wsparcie kapitałowe dla spółki Thanks Again. Thanks Again daje model biznesowy, relacje z klientami. Wspólnie wytwarzamy nowej generacji rozwiązania informatyczne w zakresie lojalności, które teraz w drugim kwartale jest uruchamiane i wchodzi na rynek. Będziemy przez najbliższe kwartały, drugi, trzeci, pewnie jeszcze czwarty, obserwować, w jakim stopniu będzie ono przyjmowane przez dotychczasowych klientów, a i też w jakim stopniu wspomoże procesy sprzedażowe u klientów nowych. Jest to rzeczywiście spora innowacja, tam są inne źródła przychodów niż takie tradycyjne, jak to w lojalności było przyjęte. Duży nacisk jest na wykorzystanie informacji z tak zwanego big data, a z udostępniania narzędzi analitycznych dla klientów, którzy zakupili tego typu rozwiązanie. Taka mała rewolucja, można powiedzieć, w tym zakresie. Najbliższe 2-3 kwartały to będzie okres testowania tego rozwiązania na rynku. Myślę, że w trzecim, czwartym kwartale tego roku będziemy zastanawiać się, w jaki sposób dalszy kontynuować tą inwestycję. Poczekamy do tego momentu, kiedy będziemy widzieć, jakie są efekty biznesowe dotychczas podjętych działań Grupy Comarch wspólnie z Thanks Again. Kolejne pytanie od internautów. Tym razem pan Konrad Księżopolski z Haitong. Kiedy Comarch spodziewa się pierwszych kontraktów z nowej perspektywy budżetu unijnego? Słychać pierwsze głosy, że ostatni audyt przeprowadzony przez nową administrację rządową opóźni rozdanie kontraktów o kwartał. My zakładaliśmy wstępnie trzeci, a bardziej czwarty kwartał tego roku. Teraz z tej perspektywy maja 2000
2016 roku można stwierdzić, że to będzie pewnie bardziej czwarty kwartał 2016 czy pierwszy kwartał roku już 2017. Natomiast podkreślamy fakt, że to jest istotna informacja, czy istotne zjawiska, które mają wpływ na nasz sektor publiczny, natomiast na cały komar jako taki nie mają decydującego wpływu. Jak Państwo wiecie, nasza działalność jest dobrze zdywersyfikowana i funkcjonowanie grupy komar, czyli standing finansowy, nie zależy od pojedynczego klienta, czy też nawet sektora gospodarki. Oczywiście ma to wpływ, dobra sytuacja w sektorze publicznym na pewno spadłaby rentowność firmy, natomiast nie wpływa na zdolność grupy do funkcjonowania, nie jest krytyczna dla działania komarchu. A więc obserwujemy tą sytuację, przygotowujemy się do tych projektów, mniej więcej wiemy, jaka jest ich merytoryka, czy to będzie w trzecim, czwartym czy pierwszym kwartale 2017 roku. To strategicznie nie ma takiego dużego znaczenia. Oczywiście będzie miało pewien wpływ na rentowność w 2016 roku. Przygotowujemy się. Jesteśmy świadomi, że mogą wystąpić przesunięcia, takich jak były wspomniane w pytaniu. Kolejne pytanie od pana Księżopolskiego. Czy powiększająca się strata na Fengs Again nie rodzi ryzyka odpisu wartości tego aktywa w niedalekiej przyszłości? Tutaj jest to podmiot stowarzyszony, nie jednostka zależna. Tą utratę wartości, którą uważaliśmy za zasadną, rozpoznaliśmy w zeszłym roku. Ta strata, która jest obecnie wykazywana, to jest pochodna działalności operacyjnej. Fengs Again jest zgodna z budżetem tej spółki i planowanym tempem osiągania zwiększonego poziomu przychodów ze sprzedaży z tego nowego rozwiązania. Pierwszy kwartał na pewno ta strata była taka jak i w czwartym kwartale, czyli o ponad 3 miliony złotych. Drugim też należy oczekiwać zbliżonego poziomu. Sytuacja powinna ulec pewnej poprawie, począwszy od trzeciego kwartału 2016. Kolejne pytanie od pana Księżopolskiego. Czy Komarch podtrzymuje poziom CAPEX-u w 2016 roku na poziomie około 130-140 milionów złotych? Tak jak to wynika z naszej prezentacji, poziom CAPEX-u wynikający z samych inwestycji infrastrukturalnych to jest około 100 milionów złotych. Do tego dołożymy CAPEX odtworzeniowy, czyli nakłady inwestycyjne na standardowe środki trwałe. Natomiast u nas w każdej chwili mogą się pojawić, zapewne się pojawią jeszcze nakłady inwestycyjne na sprzęt komputerowy, czy oprogramowanie, czy wartości materialne i prawne pod projekty. Czyli to jest standardowy model działania w sektorze telekomunikacyjnym czy handlowo-usługowym. Tworzymy rozwiązania informatyczne, tworzą je nasi pracownicy, wdrażają je, ale też często musimy zakupić infrastrukturę o znacznej wartości, serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie firm trzecich, które są lokowane w naszych data centers zlokalizowanych w Polsce i za granicą. I potem za pomocą tej infrastruktury i naszego rozwiązania informatycznego świadczymy usługę dla klienta. Więc ten poziom 130-140 jest jak najbardziej aktualny. Kolejne pytanie od pana Księżopolskiego. Z czego wynika tak silny wzrost przychodów w segmencie finanse i bankowość? Tak jak wspomniałem na prezentacji, to jest efekt zakończenia realizacji kilku kontraktów takiej średniej wielkości, zarówno na rynku polskim, jak i też jednego czy dwóch na rynku zagranicznym, akurat w pierwszym kwartale. A tej dynamiki nie przekładałbym na cały rok. To jest efekt pierwszego kwartału. Akurat tak się ukształtowało tempo realizacji projektów. I jeszcze jedno pytanie od pana Księżopolskiego. Nie, przepraszam teraz. Od redaktora Jaszczuka z Polskiej Agencji Prasowej. Jaka część backlogu przypada do realizacji na 2016 rok? Jakie są terminy realizacji nowych kontraktów, których pozyskanie spowodowało poprawę portfela? To też już częściowo było odpowiedziane wcześniej. Pozyskanie tych kontraktów oznacza sporą ilość pracy do wykonania w najbliższym okresie, w tym roku. Natomiast rozkład przychodów z pozyskiwanych kontraktów to nie jest tak, że wszystko się realizuje w tym roku pozyskania i kolejnym. Jest to rozkład na 5 lat do przodu. Ogólnie jak pozyskujemy kontrakty, to można powiedzieć, że 50-60% jest w przychodach roku pozyskania, kolejne 20 można powiedzieć w roku następnym i 30 się rozkłada na kolejne lata. Także tutaj kontraktowi nierówny, nie mamy czegoś takiego jak standardowa, jedyna dostępna konstrukcja naszego kontraktu, zależy to od potrzeb klienta, negocjacji i tak dalej, ale co jest najważniejsze, znaczny wzrost pozyskania kontraktów w roku poprzednim, czy też to, co widzimy w tym roku, nie przekłada się wprost na portfel zamówień już tego roku 2016, znacznie poprawia portfel zamówień na kolejny okres. Jeszcze jedno pytanie, też od pana Księżopolskiego.
Wspominacie o tym, że koszty osobowe wzrosły o około 20% rok do roku, podczas gdy koszty w ujęciu nominalnym, znaczy podczas gdy w ujęciu nominalnym koszty wyrobów sprzedawanych produktów oraz koszty zarządu i koszty sprzedaży są praktycznie na niezmienionym poziomie. To wynika z tego, że w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów uwzględniamy także koszty zakupu, na przykład oprogramowania firm trzecich, sprzętu komputerowego obcego, czy też koszty półproduktów służących do wytworzenia naszych wyrobów gotowych, które były sprzedawane. Czyli to oznacza, że w kosztach pierwszego kwartału 2015 roku mieliśmy o kilkadziesiąt milionów złotych więcej kosztów pochodzących z firm trzecich, czy koszt zakupu na przykład tego oprogramowania obcego, które sprzedaliśmy do firmy telekomunikacyjnej w pierwszym kwartale 2015, czy też koszty wytworzenia wyrobów gotowych dostarczonych do sektora publicznego w 2015 roku w pierwszym kwartale. Teraz tego typu kosztów nie było, więc te koszty zewnętrzne, można powiedzieć, spadły, natomiast koszty wewnętrzne urosły i to spowodowało, że łączny poziom kosztów, taki sumaryczny, nie uległ zmianie. Znacznie zmieniła się struktura tych kosztów, tak samo jak znacznie zmieniła się struktura przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku. Ze strony internautów to wszystkie pytania. Dobrze, dziękuję internautom za uwagę. Czy z Państwa strony są jakieś pytania jeszcze do mnie w tym momencie? Jeśli nie ma, to ja zapraszam do spotkania już tak zwanego kuluarowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia przy okazji wyników za pierwsze półrocze 2016 roku. Dziękuję bardzo.